Hej, z tej strony Inspiracji, witam was w moim pierwszym filmiku z cyklu Słów Kilka, czyli vlogów książkowych. Na pierwszy rzut idzie zaginiona dziewczyna Jillian Flynn, tak jak wspominałem w pierwszym filmiku. W końcu udało mi się przeczytać tą książkę. Jest dość... no, nie jest dość cienka, ale jak na mnie się szybko czyta taką powieść. Ma ono 651 stron. No i co można powiedzieć o tej książce? Ze strony wizualnej jest dość ładna, choć jest to plakat filmowy, gdyż jest też na podstawie tej książki film, który zamierzam obejrzeć w najbliższym czasie. Myślę, że też wam opowiem poniekąd różnicę pomiędzy filmem a książką, jeśli będziecie taki chcieli. Natomiast o książce, co mogę powiedzieć? Ładnie się prezentuje na półce, gdyż grzbiet jest dość skromny, bo tylko praktycznie jeden kolor na tytuł i autor. Na początku mamy tutaj spis powieści, które poleca wydawnictwo Burda. Mamy takie powieści jak autorów Marka Billingama, Sebastiana Fitzeka, Wolfa Hassa, Sophie Hanna, Alex Kawy, Douglasa Prestona, Ricka Splindera i wiele innych. Mam oczywiście pozostałe powieści Jillian Flynn, Mroczny Zakątek i Ostre Cięcie, przedmioty. Nie znam za bardzo tych autorów, z wyjątkiem Alexa Kawy, ale myślę, że niektóre z nich postaram się nabyć, przeczytać i wyrazić swoją opinię także o nich. Cała książka jest podzielona na części, w tym każda z nich jest podzielona na perspektywy, z perspektywy Nicka, Dana i Emmy Dane, czyli żony jego, która jest tą tytułową zaginioną dziewczyną. Można od razu wywnioskować, że te perspektywy się różnią od siebie, tym co mówi Nick, tym co pisze Emmy, bo pierwsza część jest oparta o dzienniki Emmy, które spisywała przez kilka lat. Opowiada ona o tym, jak poznała Nicka, jak ich życie wyglądało przed zaginięciem, przed ślubem. Ślub też jest wspomniany. Dobrze jest pokazana w książce, jak opinia publiczna potrafi zmienić nastawienie do danej osoby, czyli odwracają się rodzice, siostra mniej, choć też miała wątpliwości w pewnym momencie. No i wszystko, co on robi, media pokazują to w taki sposób, żeby wina padła na niego. Choć nie powiem, bo dowody, które znajdują, są bardzo wiarygodne co do tego, że to on właśnie porwał, czy nawet zabił swoją żonę. No i też jego nastawienie do całej tej sytuacji, czyli to, że w ogóle się nie przejmuje tym, ma takie podejście do tego, że nie interesuje się w ogóle tym, gdzie jest jego żona, choć stara się odnaleźć, ale zachowanie, które pokazuje tutaj autorka tego bohatera, ewidentnie wskazuje na to, że on jest właśnie tym głównym podejrzanym, że to on mógł się dopuścić nawet do zabicia swojej żony. W dalszej części wszystko wskazuje na to, już coraz bliżej do tego dochodzi, co się właściwie stało z jego żoną. No i trzecia część jest już jak właśnie ten końcowy etap całego tego zamieszania, więc już nie będę mówił, jak to się skończy. Mam nadzieję, że sięgniecie po tą książkę i sami się dowiecie tego, bo naprawdę warto. No i jak tu jest zaznaczone, jest to numer jeden na bestsellerowej liście New York Timesa, więc naprawdę warto. Do samego końca powieść wciąga,
cały czas myślimy, jak to mogłoby się skończyć wszystko. Jednak nie wszystko jest przewidywalne. Ja na przykład nie przewidziałem zakończenia. Było zupełnie inne niż takie, jak myślałem. Choć ciągle zmieniałem zdanie. Czy to mógł zrobić on, czy kto inny. Nie wiadomo, czy zginęła, czy została zabita, czy porwana, nie wiadomo. Na końcu, w ostatniej części się wszystko dowiadujemy, wszystko się wyjaśnia. I czytelnik ma tą świadomość, że wszystkie wątki praktycznie zostały zamknięte, bo wszystko jest wyjaśnione na końcu. Choć sam koniec nie jest do końca takim zakończeniem, bo ja bym jeszcze napisał, bo nie wiadomo, jak to do końca. Mamy tylko przypuszczenia, co mogło być dalej. Według mnie autorka nawet podziękowanie napisała bardzo ładnie. Przynajmniej ostatnie zdania mnie właśnie tak zaintrygowały i bardzo poruszyły. Na przykład mogę wam przeczytać fragment. Wymieniam oczywiście swoich najbliższych, aż dochodzi do męża. I pisze coś takiego. Ojciec mojego dziecka, mój partner w tańcu, który w nagłych wypadkach serwuje grillowany ser. Facet, który potrafi wybrać wino, który świetnie wygląda w smokingu, także jako zombie w smokingu. Facet, który potrafi serdecznie się śmiać i cudownie gwizdać. Facet, który zna odpowiedź. Facet, który pozwala zadawać mi przeróżne, natarczywe, niewłaściwe, nachalne pytania na temat tego, jak to jest być facetem. Facet, który czytał i czytał ponownie, a potem czytał jeszcze raz i znów czytał moją książkę i nie tylko udzielał mi rad, lecz również robił drinka z bourbonem. Jesteś świetny, kochanie. Dziękuję, że się ze mną ożeniłeś. Dwa słowa na zawsze. To są te ostatnie zdanie jest naprawdę, jak dla mnie, bardzo porusza serca. Poza tym, o samej książce mogę powiedzieć tyle, że warto jest ją przeczytać. Mi się bardzo podobała, porusza różne kwestie życia. Pokazuje postawę ludzką, jak odbierają to inni, a jak jest naprawdę. Nikt do końca nie wie, czy mu zależy na tej żonie, czy nie. Jak mogą manipulować media ludźmi, żeby przestawić wszystkich przeciwko danej osobie. Więc warto jest poświęcić swój czas, żeby właśnie dosiąść się do tej powieści. Jest ona gruba, lecz szybka w czytaniu, więc zapraszam do pisania komentarzy, swoich opinii. Możecie polecać w nich książki, które warto przeczytać, które wam się podobały, a także pisać, jakie byście chcieli opinie w moim wydaniu, żeby się pojawiły. Niedługo będzie kolejna, tak myślę, bo już zacząłem. Jestem do już mniej więcej 1/3. Będzie na pewno filmik, podejrzewam, że na początku lutego. Więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Tych, kogo zainteresuje moja opinia i chcą być na bieżąco, to subskrybują. A opinie swoje możecie pisać w komentarzach. Więc do usłyszenia, pa!